Dwie narożne kamienice, dzisiaj przy ulicy Osadników Wojskowych 52 i 53. Patrzymy na nie i wydaje nam się, że one zawsze były ze sobą razem. Są bardzo do siebie podobne, można by byłoby je nazwać bliźniaczymi. Ale nie zawsze tak było. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu powiedzieć, jakie były koleje losu tych dwóch kamienic, które bardzo długo wiodły osobny, mimo że sąsiedzki, żywot, aż w końcu pewien przedsiębiorca postanowił połączyć je w całość. Zacznijmy od kamienicy tej, która znajduje się w głębi, czyli numer 52. Ona była od dawien dawna apteką. Pierwszym aptekarzem, którego znamy z imienia, bo figuruje w spisie mieszkańców i wykonywanych przez nich zawodów z 1611 roku, był Merten Hoffmann. No i później następnie kolejni właściciele tej kamienicy będą kontynuowali tą działalność aptekarską. I tak na przykład w 1675 roku aż do 1754 kamienica numer 52 będzie należała do rodu Glesa i jeden z przedstawicieli tego rodu, mianowicie Johann Philipp Glesa, od 1712 roku był, jakżeby inaczej, nadwornym medykiem i aptekarzem Żarskich Promniców. A mieli niedaleko Promnicowie, Erdman II tutaj zawsze mógł wezwać medyka i przy okazji aptekarza, co by sporządzić odpowiednią miksturę. W 1793 roku ten narożny budynek numer 52 nabyła znana żarska rodzina Curtius. Była to rodzina przemysłowców, finansistów, no ale także prowadzili tutaj, oczywiście jak żeby inaczej, aptekę. I tak będzie do 1903 roku, kiedy tenże budynek kupi dr Otto Lang. I to za jego sprawą dojdzie do przebudowy, o której wspominałem. Tej przebudowy, która sprawi, że te dwie kamienice zostaną stylowo ze sobą połączone. A zatem dr Lang połączył kamienicę tą narożną, 53 z 52. No ale pytanie, co tutaj wcześniej było w tym budynku numer 53, kto tutaj mieszkał. Kolejne przebudowy znajdują się, daty tych przebudów, jak również inskrypcja znajdowała się, której nie ma. Są tutaj informacje, jest tutaj rok 1562, jest 1680. No i wiemy na pewno, że od połowy wieku XVI do połowy wieku XVII ta kamienica należała do rodu Büsser i mieszkał tutaj nie byle kto, bo pierwszy żarski historyk, kronikarz miasta, który robił to zarówno z zamiłowania, jak i także poniekąd ze względu na swoją profesję, ponieważ był on burmistrzem miasta. Był burmistrzem, a w wolnych chwilach jego rodzina mogła tutaj ważyć piwo. Jak to? Ważyć piwo? No tak, ponieważ mieszkańcy niektórych kamienic mieli prawo ważenia domowego piwa, no to był taki przywilej, którego zazdrośnie strzegli właściciele miasta, bo oni chcieli mieć monopol na sprzedaż tak popularnego w średniowieczu i w epoce nowożytnej i w następnych oczywiście latach trunku. No ale w tym budynku mieszkańcy mieli prawo ważyć piwo i każdy właściciel tej kamienicy takie prawo posiadał, czyli mógł sobie tutaj wyprodukować ten złocisty trunek. No a jeszcze tylko dodam, że Adam Büsser miał jeszcze jeden przywilej. Jako że właśnie był burmistrzem miasta, to nie płacił podatków, co budziło zazdrość okolicznych mieszkańców. I kamienicę tę nabył Otto Lang, który postanowił ją przebudować zupełnie, ujednolicić styl okien, wyrównać poziom tych okien tutaj na samym dole, bo kiedyś tak nie było. No i jest tutaj umieszczona na jednym z kluczy data 1927. To jest właśnie data przebudowy tych kamienic przez doktora Ottona Langa. Jest jeszcze jedna data, mianowicie 1685, a jest to data
odbudowy tych kamienic po pożarze 2 maja 1684 roku doszło do ogromnego, wielkiego, potężnego, największego w dziejach miasta pożaru, który strawił niemalże wszystkie budynki łącznie ze wspaniałą farą. Tak więc ta kamienica, również obie kamienice tak naprawdę, zostały bardzo mocno uszkodzone, ale zostały odbudowane, wykorzystywane przez następne stulecie, jedno, drugie, aż w końcu, jak powiedziałem, Otto Lang postanowił je gruntownie przebudować. Po tym pożarze z 1684 roku, kiedy rok później odbudowywano kamienice numer 53 i 52, sporządzono nowy spis mieszkańców i z tego wiemy, że w tej narożnej kamienicy numer 53 mieszkał Samuel Müller, urzędnik miejski. No i ciekawa rzecz, mianowicie miał on do budynku doprowadzoną bieżącą wodę. No, z rynku było niedaleko, ale jakaż to wygoda, mogąc sobie odkręcić kurek w domu. No, takie luksusy były zarezerwowane tylko dla elity władzy. Później ta kamienica, zanim jeszcze kupił dr Otto Lang tą kamienicę 53, była prowadzona działalność handlowa, bo był sklep, na przykład Paul Rochowski miał tutaj sklep, no ale doktor, kiedy kupił w 27 roku i w 28 dokończył przebudowę, a ta przebudowa no to polegała nie tylko na właśnie, jak już wspomniałem, tym wyrównaniu linii okien na dole, ale również dorobieniu elementów z piaskowca, które harmonizowałyby z tymi wcześniejszymi elementami okien, które się znajdowały przy budynku numer 52, gdzie warto przyjrzeć się, popatrzeć, że jest tam bardzo wiele akcesoriów związanych właśnie ze sztuką aptekarską. I podobne w stylu zostały wykonane elementy w tej kamienicy numer 53 i całość była apteką. No i właśnie dr Lang zmienił także wtedy nazwę tejże apteki. Wcześniej to była po prostu Niederapotheke, czyli dolna apoteka, bo się znajdowała przy Niederstrasse, czyli do ulicy Dolnej. Tak się zresztą ta ulica po wojnie osadników wojskowych nazywała. No i zgodnie z zasadami marketingu musiał wymyślić jakąś chwytliwą nazwę. A wymyślił nazwę po prostu apteki pod lwem. I do dzisiaj na fasadzie prężnie jest tutaj, stroi groźne miny lew. Kiedyś też tutaj był także szyld z lwem. No i do dzisiaj wszyscy kojarzą taką kamienicę jako pod lwem, a to dlatego, że kiedy kamienica w latach 90. przejdzie w prywatne ręce, będzie tutaj restauracja pod złotym lwem. Później przez pewien czas będzie funkcjonować jako restauracja chińska, a dzisiaj jest to również restauracja lew. Po wojnie kamienice doczekały się kilku remontów. Jak widać, także dzisiaj w 2015 roku remont trwa. No i miejmy nadzieję, że zostanie przywrócony blask tej zasłużonej dla historii miasta budowli. A właściwie dwóm budowlom przecież. Dziękuję Państwu za uwagę.